jest. Sobota 12 października za 15:12. Zwierciadło. Małe lustereczko zielone. Zwierciadło duszy. W myśl piosenki, która jedna z moich ulubionych zresztą zespołów i jako postawa artystyczna i w ogóle jako grupa, że przecież wcale nie trzeba dobrze grać, żeby grać. Można świetnie grać, w ogóle nie grając, ale to też jest taka pewna postawa, bo przecież jakby chcieli, to by grali jak tak melodyjnie i ładnie, tak? Chociaż bardzo ładnie melodyjnie grali. Mówię o Velvet Underground i zespół Johna Cale'a i Lou Reed'a i piosenka I'll Be Your Mirror, czyli będę twoim lustrem. Mówi się, że dusza jest zwierciadłem duszy, a oczy są zwierciadłem duszy i będę twoim lustrem, i mnóstwo piosenek powstało na temat i wierszy, i esejów na temat lustra. Między innymi Johna Ashbery'ego piękny wiersz, bardzo długi, przetłumaczony przez już nie pamiętam kogo, ale kogoś znanego w literaturze na świecie, został wydany. Autoportret w krzywym zwierciadle. Krzywe zwierciadło to jest takie zwierciadło, gdzie się instaluje taką wypukłą kulę w sklepach lub w przejściach metra, gdzieś na rogach, bo też lustro krzywe, lekko krzywe się, okrągłe instaluje na skrzyżowaniach. I tak właśnie też nasz zespół Hot Coppers Oracular Conspiracy Blues Band, nasz duet, został sfotografowany przez nas na Bandcamp, też w lustrze. Lustro jest dosyć istotne, jest tak istotne, że aż banalne, bo lustro jest wszędzie. Zawsze zastanawiałem się, jakby wyglądał świat bez luster, bez żadnych odbić, ponieważ wampiry się nie odbijają, czasem ja się też nie odbijam w lustrze. Ale też zastanawiałem się, co się stanie, jak dwa lustra ze sobą się styknie i co wtedy jest. Czy to jest właśnie ta pustka buddyjska, hinduska, metafizyczna pustka, ta przestrzeń? Co wtedy odbija? Co odbija lustro wtedy? Odbicie czego? Jeżeli tak nic nie ma, by zrobić taką kapsułę i te lustra tam... A nie można by było wprowadzić żadnej kamery ani wziernika, bo wtedy by się odbiło, tak? Czyli to jest taka idea też, jak Bronisław Malignowski, antropolog, miał straszne zgrzyty na początku XX wieku, kiedy pojechał badać wyspy Trybriandów. Jak tylko wchodził w tą społeczność, w cudzysłowie dzikich, bo już dzikich się nie mówi, ludzi pierwotnych kultur, to zawsze była ta interakcja i lustro już nie było przejrzystą taflą lustra, gładką, nie odbijającą nic, tylko wchodził tam i zaburzał jako badacz w kuchni, na polu, na polowaniu, zaburzał ich życie i miał w ogóle straszny dylemat tego, czy istnieje ktoś taki jak niezaangażowany, obiektywny obserwator. Moim zdaniem nie istnieje. I istnieje. Nie istnieje dlatego, że jeżeli wychodzimy z punktu takiego akademickiego badacza, to dzisiejszy wykład jest trochę trudny, nie do końca dla dzieci, dlatego ta koszulka jest trochę dla dorosłych. Jeżeli nie wchodzi w interakcję badacza akademickiego, tak, to nie istnieje, bo zawsze jak się pojawi gdzieś ktoś, tak jak Marcel Łoziński, świetny dokumentalista,
filmowy polski mówił, że mieli zawsze ten problem, bo kiedyś nie było takich małych cyfrowych kamer i musieli wejść z wielką, dużą, ciężką kamerą filmową i mówili i mikrofonem, i dźwiękiem, i jakimś tam agregatem, i cholera wie czym jeszcze, cholera jasna, jak mówił Tuwim, pisał Julian, to mówił do takiego kogoś, kogo filmowali, pan się wyluzuje, pan, nas tu nie ma. Pan zachowuje się tak, jakby nas nie było, a mieli kupę sprzętu i była ekipa filmowa. A każda ekipa filmowa, nawet najmniejsza, jest duża, bo nie składa się z jednej osoby, tak jak w fotografii. Dlatego fotografia była łatwiejsza do dokumentowania rzeczywistości wtedy. Ale teraz są aparaty cyfrowe i może być jeden dokumentalista i naprawdę chodzić jak cień, szatten, die Schatten, jungowski cień za bohaterem i starać się go uchwycić w naturalnym stanie. No a z drugiej strony to była taka dygresja, a z drugiej strony istnieje ktoś taki jak niezaangażowany obserwator. Jak najbardziej. I to jest dokładnie to, o czym mówi buddyzm. Tybetański buddyzm na przykład, ale Zen też. Można tak rozpuścić się w przestrzeni, tak stać się jednym, można się zamienić w tak zwane tęczowe ciało, autentycznie tęczowe ciało i zniknąć. I buddyści, a także inni magicy, okultyści potrafili taką sztuczkę robić. Także, czy istnieje możliwość niezaangażowanego obserwatora, czy nie? Wszystko zależy od was. Chciałem zrobić praktykę i potruć trochę, jako stary, potruć trochę. No ale nie będę za dużo truł, ponieważ życie nie składa się tylko i wyłącznie z trucia, z gadania. Nie? Bo kamerę włączam i muszę coś powiedzieć. Życie się przede wszystkim składa, moje kochane dzieci, z działania. Z działania. Kiedyś myślałem, że buddyzm to trzeba siedzieć na poduszce, aż kolana pękną w lotosie i mówić milion mantr. To jest oczywiście bardzo potrzebne, żeby mówić te mantry i medytować jednak jakoś tam. Ale to nie wszystko. Buddyzm można praktykować na 100 różnych sposobów. Można na przykład wykonywać różne działania. Jak w Zen jest na przykład praca, która też jest medytacją. Chodzenie też jest medytacją. Tak naprawdę medytacja jest cały czas. A o co chodzi w tej medytacji? Przede wszystkim chodzi o wiele, dużo różnych rzeczy, ale podstawową rzeczą w medytacji jest uważność. Bycie uważnym. A o co chodzi tak naprawdę, żeby być uważnym? Chodzi o to, żeby być mądrym po prostu. Mądrze być uważnym, mądrze wykonywać różne działania, mądrze odrabiać lekcje, mądrze myć naczynia, mądrze odkurzać, angażować się mądrze w spacer, cieszyć się spacerem, że jest piękna pogoda, albo cieszyć się spacerem, że jest zimno i pada deszcz ze śniegiem. W rozdziale trzecim mojej książki dla głupków, Dummies, pod tytułem Umiłowanie mądrości, jest zdanie Baltazara Graskiana, chyba tak się to czyta, nie znam pana,
Zawsze się czegoś można dowiedzieć nawet z książki dla głupich, dla damis. Rzeczy mają swoje sezony. Rzeczy mają swoje sezony. Tak? Ta czapka kupiona została w sklepie, bo jest taki sezon, że teraz takie brązowe daszki niby z zamszu, a tu z tego mi się podoba akurat, ale na przykład, że mają swój sezon, tak? Że zostały teraz sprzedawane, zaprojektowane, sprzedawane, a potem przeceniane. Jak już wychodzą z mody, to są przeceniane, wtedy ja kupuję. Rzeczy mają swoje sezony, różne rzeczy. Nawet pewne rodzaje dostojeństwa wchodzą i wychodzą z mody. Dostojeństwa, tutaj ma pan na myśli pewien rodzaj idei, pewien rodzaj mądrości, pewien rodzaj myśli. Nawet myśli są modne. Modna była we Francji na przykład egzystencjalizm Sartre. Wszyscy się tym zachwycali. Głupki. Marksizmem się interesowali. To samo. Była to moda. Strukturalizm był w filozofii i w antropologii. I nie tylko w literaturoznawstwie. Wyszedł z mody. Postmodernizm. Jak ja studiowałem kulturoznawstwo, wszyscy mówili postmodernizm, tak? Wyszedł z mody. Jakieś idee, demokracja teraz na przykład, wyszła z mody. Znowu mamy faszyzm, tak? A przynajmniej są różne ruchy, AfD w Niemczech czy w Polsce to wiadomo, bo w Polsce to wiecie, ale w Niemczech to możecie niekoniecznie wiedzieć. Na przykład AfD jest taka partia, gdzie jest wszędzie, tutaj mi się akurat podoba, bo co jakiś czas widzę napis AfD fuck off. To moi kumple piszą, których spotkałem. Także AfD czy inne te partie wszystkie wraca. Wiesz, jest moda na faszyzm, tak? Nie ma mody na demokrację. Jednak mądrość ma przewagę. Mądrość ma nad wszystkim przewagę, nad wszystkimi ideami, nad wszystkimi modami. Jest wieczna. I to jest prawda. Mądrość jest wieczna. Nawet jeżeli Platon miał różne takie teorie, żeby na przykład z państwa wygonić poetów i taki też miał zapędy faszystowskie, to tam go wyrzucili, tam się tego nie czyta. Nawet Heidegger, który, Martin Heidegger, który flirtował, a nawet bardziej nawet pokochał faszyzm i wstąpił do NSDAP, nosił partyjną oznakę, też została ta głupota jego zdyskredytowana. Potem się niby tam wstydził. No, ale każdy Niemiec mówi, że on się tak wstydzi, a tak naprawdę grał w orkiestrze, pracował w kuchni podczas II wojny światowej. Jednakże ta esencja, ta treść z Martina Heideggera, z jego poważnej pierwszej książki, najlepszej, Zeit und Zeit, bycie i czas po niemiecku, została z Platona, te wszystkie idee zostają. Tak jak tutaj przeczytałem, bo ciągle zapominam, kto to powiedział, że cała filozofia jest przypisem do Platona. Tak. A Platon to też za bardzo tam za dużo nie wymyślił, bo spisał po prostu to, co mówił Sokrates. Tak? Gdyby nie Platon, to Sokratesa byśmy nie znali. Tak? Czyli ta mądrość Sokratesa, on chodził tylko na przyjęcia do ogrodu i rozmawiał, przetrwała. To wszystko, to dobre, zawsze przetrwa. To jest tak skonstruowany ten świat, ten mechanizm jest tak niesamowicie skonstruowany, że jest tyle zła, tyle rzeczy, tyle nieuczciwych ludzi, tyle się dzieje niedobrego, tyle jest jakiejś niesprawiedliwości, aż krzyczysz, wołasz o pomstę do nieba. No nie wiem, gdzie to gdzieś tam. Czy to jest istotne?
Ludzka ocena jest zawodna, o widzisz, o to lepsze. A za każdym razem to dobro zwycięża. I to samo mówią buddyści, jak i tak samo mówią chrześcijanie, nie katolicy, mówią o chrześcijanach, to co mówił Chrystus. Prawda nas wyzwoli, dobro zwycięży, zawsze zwycięży. Zawsze prawda zwycięży. Czyli można rozszerzyć to, co powiedział pan Baltazar. Jednak mądrość ma przewagę, jest wieczność. Jest wieczna. Mądrość i dobro jest wieczne. A zło i głupota, to od siebie dodam, jest przemijająca. Bo głupotę można wycelować bardzo szybko u kogoś i jak w Szeregowcu Rajanie zwierzy ten snajper. Piu! Unieszkodliwić. Także medytacja medytacją. Lustro lustrem. Ale gdzie on idzie? Gdzie on idzie? On nic nie pokazuje, co ma za plecami. Ale to jest problem. To jest problem. To jest duży problem. Ja muszę się z tym problemem uporać. Tu jest dobrze. Tak jak Thich Nhat Hanh w swojej książce Każdy krok niesie pokój opisywał różne czynności dnia codziennego, że można te różne czynności dnia codziennego zaprząc do medytacji i jednocześnie mieć czysty dom. I nie trzeba wcale strasznie siedzieć na poduszce i sobie wyłamywać kolana ze stawów i biodro. Po prostu można się wyluzować i posprzątać. Tylko jest ważna jedna rzecz. A mianowicie trzeba być uważnym. Cały czas trzeba być skoncentrowanym na to. No oczywiście nie na siłę sprzątam od kurza. Tylko cały czas trzeba być jednym z tym, co się dzieje. I nie błądzić myślami dookoła. Nie błądzić, nie marzyć. Nie marzyć o Jezu, jakby było fajnie, gdybym chciała zmywarkę. Po co zmywarkę? Ja umyję. Po co jej zmywarka? Ja jestem buddystą. Ja uwielbiam myć, w ogóle uwielbiam kuchnię. Ja mam w kuchni zamieszkać. W sumie tak się dzieje. Także Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, przepraszam, pisał o myciu naczyń. Rescue my heart, baby. O myciu i byciu jednym. Tak właśnie ten zły tato, ten zły chodzący w koszulkach z trupimi czeszkami black metalowymi. Tak to się właśnie naprawdę dzieje, że ojciec myje naczynia. Nie ma mojego sobowtóra. Jak widzieliście film, taki dziwny, taki porąbany. Wcześniej może widzieliście, to nie ma mojego sobowtóra. Ja myję za sobowtóra. Zresztą sam sobowtór gdzieś wyjechał.
i zostawił mi klucze. Przyjaciel mówi do mnie, masz tu klucze. Do tej chwili nie będzie, możesz mieszkać z nim. Ktoś lubi. Także najpierw myję. Potem nie wiem, czy będę odkurzał, chociaż przynajmniej już nie będę was męczył odkurzaniem, bo już męczyłem was, ale jeszcze pomęczę. Jezu, jakie on dziwne filmy robi. On, wiesz, on mył naczynia 3 godziny. I śpiewał piosenkę oddziału zamkniętego. Jest nienormalny. Jest psychiczny. Widziałeś? Naczynia myje, chory jakiś. I to puszcza. Już się skończyły. Właściwie nie jestem teraz jednym, bo sobie żartuję z niczym naczyń. Skończyły mu się pomysły. Nie wiem, co powiedzieć. Ale ja wiem, co powiedzieć. Jak to mówią, asa to się ma w rękawie, a rękawy to ja mam krótkie i te asy mogą mi zaraz powylatywać w każdej chwili. W każdej chwili, a jak one mi wylecą, tak jak było u Tadeusza Kantora w spektaklu Niech szczezną artyści, nomen omen, niech szczezną artyści, był tam tak zwany taki szuler na scenie, który chodził i mówił jak popsuta maszyna, as. Bierze has. A dama bierze sama. Ciekawe, co bierze. Chłopa bierze. Ładnie. Jeszcze będziemy mówić o przysposobieniu do życia w rodzinie z dziećmi. Bo koniecznie myjąc naczynia czy łazienkę i odkurzając. Prawda jest taka, moi kochani drodzy, dziecinni chłopaki, że dama bierze sama, ponieważ to dama decyduje, czy chce, czy nie chce pójść na spacer, na przykład ładne miejsce, tu w Gewis, tam to tam cmentarz można pójść. Tam gdzie byli ze mną 2 tygodnie temu. Ale jeszcze wam nie pokazałem tego dalszej części cmentarza. To jest dama. Decyduje o zawsze. Na przystanku dama decyduje, mój synu. Dama decyduje. Ty do niej podchodzisz i mówisz, hej, cześć, czekasz na autobus? Ale wiesz, dlaczego podchodzisz, mój synu? Wiecie, dlaczego podchodzicie? Bo ona się do was uśmiechnęła, a może nawet spojrzała. Ja nie potrafię powtórzyć tego spojrzenia, ale damy tak mają. I to dama decyduje, czy dżentelmen do niej podchodzi, czy nie? I mówię o tych, którzy nie są dżentelmenami. Wtedy oni podchodzą na tak czy siak do damy
Adama wtedy patrzy, patrzy na nich takim wzrokiem, że tu ma takie dwa piorunki i ani dwie czaszki. Nie macie ochoty wtedy na dalszą kontynuację. Podrywu tak zwanego. Znaczy to kobieta zawsze decyduje. To kobieta zawsze wybiera. A mężczyźni się tylko wydaje, że jest taki uroczy i czarujący. Jest taki jak gada. Dziada gad do obrazu i tu się zgadza, a obraz ni razu. Zero komentu. Zero pocałuj mnie w tyłek nawet. Tak zwana obojętność. No ale ja nie jestem taki strasznie obojętny, bo wiesz, nie robię tego dla kogoś, tylko dla... Mówię o dzieciach, nie? Tak zwana obojętność. Ale ja wiem, że one to oglądają, a przynajmniej będą oglądać. Bo mam statystyki. Zero oglądnięć w tym tygodniu. Już wiem, że nie korzystają z mądrości ojca. Bo cóż. Nie wiem, co to jest za tłuszcz tutaj, tym niebieskim, plastikowym. Jest jakiś tłuszcz, który się przykleił. Można smarować tę maszynę. Rower można wysmarować. Nikt nie chce przeprowadzać ze mną wywiadów, chociaż miałem ostatnie dwa wywiady, a tylko filmu, a tylko muzyki. Ale myślę sobie, że za rzadko to się dzieje, że wywiad przeprowadzę sam ze sobą. Ale awangarda. Facet wieje na szyję. Już prawie pół godziny. W ogóle według Feng Shui i w ogóle Dalekiego Wschodu nie tylko, bo normalnie też tak się dzieje, ale na przykład na wschodzie bardzo dużo wagę przywiązują do porządku, że się po prostu oczyszcza Feng Shui. Feng Shui, to tak się tam powinno wymawiać. Feng Shui i każde działanie, jakie rozpoczynają architekci na przykład, a nie tylko, też biznesmeni, zaradzą się i Qingu, takiej wyroczni na zachodzie, a u nas się kiedyś radzono kart tarota, ale świat jest tak racjonalistycznie nastawiony, że uważają, że to są tarot czy jest mambo jumbo, jak to mówią w Ameryce, czyli czary mary takie.
tak dalej. Czy wiecie na przykład, że określanie abrakadabra to nie jest, że ktoś chce coś wymyślić, tam w bajkach jest, tam w książkach, abrakadabra. Abrakadabra. To jest magiczne zaklęcie. Naprawdę magiczne zaklęcie. Okultystyczne. To nie jest, to jest prawda wszystko. Ale to nie ma nic wspólnego z diabłem. Bo do jednego wora chrześcijaństwo wrzuca czy katolicyzm, a to jednak to samo. Do jednego wora wrzucają okultyzm, oczywiście jest też jasny okultyzm, biała magia i ciemny okultyzm, czarna magia, gdzie się przebuje demony. Do jednego wora wrzucają wszystko i uważają, że są tacy mądrzy. Niestety bardzo mnie to martwi, bo na przykład to strasznie psuje, psuje to w ogóle, wszystko to psuje. To są przykłamanie o tym. Tam wycieramy. Tak samo jak głupo, nie mogę czytać po prostu głupot. Zarówno na islam, jak piszą o islamie. Oczywiście jest ten odłam taki islamu, który chce wszędzie postawić meczety, ale to samo ma katolicyzm. Też by chcieli wszędzie kościoły postawić, tak? I żeby wszyscy choć się modlili do jednego Boga, nie? Żeby było tak samo wszędzie. Są tacy. Tak zwani konserwatyści. Ja też jestem konserwatystą, ale całe szczęście buddyzm tak nie ma. Buddyzm szanuje inne religie, inne wyznania. Jedyne kryterium, jakie jest w buddyzmie, to jest takie, żeby nie ranić w żaden sposób innych. Jeżeli tam wyznajesz coś, co chcesz, a nie czynisz zła bliźniemu, innym osobom, to wszystko jest ok. Zrobiłem. Good job. Potem idę na spacer, może się nagram znowu pół godziny, także do ewentualnego zobaczenia, moi drodzy.